Regulacja. Powiększ. Dobra, teraz nie będziemy. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Tak jak w tytule tego filmu macie, najważniejszą informacją jest to, że w końcu na moim kanale ruszą regularne live'y. I to już miało być dawno, ale no były braki w kamerce, tam wcześniej tego nie robiłem, nie wiem w sumie dlaczego mogłem robić, ale najważniejsze jest to, że zacznę. I po pierwsze, i najważniejsze, dotarła kamera. I to jest Logitech C930 chyba dokładnie, prosto z Chin. Dlaczego prosto z Chin? Po pierwsze, że ciut taniej. Po drugie, w sumie tyle. Nie ma drugiego jakiegoś sensowniejszego argumentu. Mam nadzieję, że faktycznie to tam jest i że to jest oryginalna kamera, nie jakaś chińska podróba, więc w sumie sobie też zobaczycie, czy warto prosto z Chin ściągać takie ciut droższe sprzęty, aniżeli kupować w Polsce. W sensie w Chinach wyszło $75, w Polsce jest za za 500 zł, więc jakaś różnica ciut jest. Tam jakieś 100 coś złoty. Czy się opłacało, czy warto było ryzykować, zaraz się okaże. Tam mi się kończy bateria. Ja mam nadzieję, że to wytrzyma, ale to się okaże. Zobaczymy. Nie ma wyjścia. Dobra. No nie wierzę, jak to jest w oryginalnym jeszcze opakowaniu. To naprawdę. Czy ja bym to mógł tak trochę wam podnieść, żebyście to mieli o ciut wyżej? O, i chyba nawet lepiej w tym momencie będzie. Co do live'ów. Wszystko będzie na YouTubach robione, więc będziecie mieli informacje o tym, jeśli live się jest oryginalne pudełko, jeśli live się pokaże, ale jeśli chcecie wiedzieć ciut wcześniej, to jest nasza grupa Armia Matego, tam na pewno będę wrzucał info, więc link do tego macie w opisie, możecie tam dołączyć, admini zaakceptują albo ja zaakceptuję wasze jakby dołączenie. A druga rzecz, jeśli klikniecie dzwonek obok przycisku subskrypcji, to już na bank będziecie o tym wiedzieć, bo to od razu YouTube wysyła powiadomienie. Muszę kontrolować nagrywanie. Czy czasem nam bateria się nie kończy? Ale chyba nie. Dobra, no to już jest pierwszy postęp, w sensie pierwszy uśmiech na twarzy, bo jest tu napisane, folia bąbelkowa niby zasłania, ale 930 widać. I Logitech pudełko, więc chyba to je to, majstry. To chyba je to. Chyba się udało. Chyba nie przyszła jakaś. Nie no, w sumie tam na tych aukcjach ludzie tak jakby wysyłają zdjęcia, jeśli przyjdzie do nich produkt, to tam jest opcja wysłania zdjęcia i tam ludzie dawali fotki, że to jest oryginalna kamerka, wszystko git. Zresztą sobie zaraz sprawdzimy, podłączymy to do oficjalnego oprogramowania Logitecha, które pewnie też jest w pudełku i zobaczymy, czy wszystko będzie działać, ale raczej myślę, że tak, czemu by nie w sumie, nie? Przecież sklepy w Polsce też przecież ściągają wszystko z Chin, więc to jest jeden pieron, czy ja sobie ściągnę ze sklepu w Polsce, czy bezpośrednio z Chin, więc chyba okej. Folia bąbelkowa standardowo. Papa. Czy ja mam ten mikrofon, na pewno mnie zbiera? Tak, dobra. Okej. Logitech dla biznesu. Na pewno. A biznesu bardzo. Co tu jeszcze jest? Made in China, standardowo, opakowanie, no nie liczyłbym na polską instrukcję, bo po co? Dajcie spokój. Ładnie zapakowane. Nie no, to jest... Zresztą zaraz się ukaże. No to dużo się, Mati, dowiedziałeś, dużo pokazałeś. Jest i kamera. Dobra, to mnie nie interesuje, to też nie. Najważniejsze jest tutaj. Czy ja mam dobrze to oświetlone? Dobra, nie wiem, najwyżej wam potem w postprodukcji to rozjaśnię. Proszę bardzo. Jest. Bajer. Dobra, długi kabel, tu są jakieś boczki, to mi nie obchodzi, tutaj też nie. I w sumie w pudełku nie ma nic więcej. Nie wiem, jak wygląda pudełko z Polski, czy jest inne, czy jakieś jest prześwitujące, czy coś. Ale tu też przede wszystkim ładnie zapakowane, więc poczta nie miała szans zniszczyć. Proszę bardzo, pyk, masywna kamera w folii, nówka sztuka. Nieśmigana. Pozostało nam tylko i wyłącznie ją sprawdzić. Super. Tak, to jest, moi drodzy, to. Zdecydowanie to jest to. Będą live'y. Będą. Obiecuję, będą. Praktycznie regularnie. Kiedy pierwszy? Możliwe, że w sobotę. Zresztą teraz podłączę to, zobaczę, jak wygląda obraz z tego. I nagram trochę swojej mordy. Tak oto.
Macie mniej więcej z tej samej perspektywy, z której było GoPro, ale teraz obraz z Logitecha w 1920 na 1080 w 30 fpsach, bo tak nagrywa, jakie tu są jeszcze dostępne rozdzielczości. Wszystko w 30 fpsach. Oczywiście jestem w jakimś innym programie, rejestrator ekranu Apowersoft. I tutaj mamy 1600, 1200, takie standardowe. Najważniejsze jest Full HD w 30 klatkach i spoko. Nie wiem, w 60 chyba też nagrywa, ale może nie z tym oprogramowaniem. I z czym ja się tu mogę bawić? Mogę się bawić z jasnością oczywiście, jakieś inne rzeczy, kontrast, nasycenie, ostrość, równowaga bieli, inne pierdoły. Najfajniejszą rzeczą jest to, że jest ostrość automatyczna, bądź też właśnie przeze mnie ustawiona i w tym momencie mamy makro chyba najprawdopodobniej, tak? W ten sposób to działa, że im bardziej zbliżę, o widzicie jaki tu jest teraz piękny, ostry, czekajcie, coś co bym mógł lepiej pokazać. Mega blisko, o, dobra, brudny pad, nieważne. Jak to działa? Tak sobie cofnę trochę, pyk. O właśnie, i ostrość bym mógł ustawiać sobie tak, o właśnie, manualnie na siebie, bo jak zauważyłem było automatycznie, to czasem takie skoki były dziwne. Masz te skoki, czy nie masz? Nie no, wszystko jest git. Może mi się wydawało. Naświetlenie też automatyczne. Aha, taki bajer. Dobra, zostańmy przy automatycznym. Matiusz, nie kombinuj. Przesunięcie, nachylenie, ale jeszcze co? Czekajcie, tutaj dam OK, niech tak zostanie. Tutaj z takich podstawowych rzeczy jest jasność, kontrast i nasycenie. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to były opcje, słuchajcie, zaawansowane. Ale co jeszcze lepszego? Można sobie wziąć przybliżenie i dodatkowo przesunąć. O, czyli dokładnie ustawiamy wszystko na siebie i program to nagrywa. Mega fajna sprawa z tego względu, że 930 względem 920, bo są takie wersje, ma szeroki kąt widzenia. I można dzięki temu przybliżyć sobie obraz jak chcemy i dostosować. No to jak tu widzicie, więc wszystko git, jest fajnie, podgląd kamery. Mega fajna sprawa, teraz wystarczy OBS-a ustawić tak jak powinien być i mam nadzieję, że w sobotę ruszy pierwszy jakiś live. Mam nadzieję, zobaczymy, bo wiecie co, jest multum innych rzeczy do zrobienia. Tu jest jeszcze jakaś podstawka do tego. Tylko szczerze powiem, że nie wiem do czego to w sumie teraz może służyć. Gdzieś to na obrazku będzie, więc ja to wykombinuję do czego tak dokładnie. A to jest chyba nakładka na kamerę, tu się jakoś tak daje. Nie wiem w sumie po co, ale tak można. Ale nie trzeba. I poza tym fajnie ta kamera świeci. Zbiera jeszcze dźwięk, bo ma mikrofony wbudowane. I coś mi tu jeszcze wyskoczyło w panelu. Nie wiem. Mega fajna sprawa. Dobra. Częstotliwość linii zasilania, usuwanie migotania. Ha, taki bajer. Gdyby mi coś migotało, ale mi nic nie migota, jest piękny obraz. Że moja twarz nie do końca, ale obraz. Okej. Okay. Ciemno z tyłu, tam niedoświetlone, ale to można rozjaśnić. Ha, bo tu na jasności jest zjechane. O, teraz. A jak można prześwietlić? Są jakieś artefakty, zaczyna się ziarno. Ale po prostu świeca. Kontrast. Łopany, tu się można bawić. Się podziało. Co tu jeszcze jest? Ja wiem, że w każdej kamerce się można tak bawić. Dobrze. O kurde. Ale opcja. Łopany. Aha, język biały. A. Dobra, nieważne. Równowaga bieli. Że tą kamerkę tu zepsuję przy tej równowadze. Jaka automatyczna? Ale usta zostały. Wzmocnienie. Co wzmocnienie? Tam kineskop mi w tej kamerze po prostu wypali. Regulacja. Powiększ. Dobra, teraz sobie nie będziemy. Dobry bajer. Ostrość. Tu ziarno na bank wyskoczy. Aha, ostrość jest automatyczna, tego nie chcę. A nie, no nie, sorry, to jest to. Przesunięcie. Przesunięcie czego dotyczy? Nie mam pojęcia. Ja bym wziął nachylenie, łopany. Nachylenie czego? Nic mi się nie obraca. Dobra, damy domyślne. Domyślne. Wróciłem! Tak jest. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia. W końcu GoPro nie będę męczył. Będę męczył Logitecha teraz. Jakiś coś. Spoko. Będzie w końcu synchronizacja fajna, bo połączę ten mikrofon
z tym, bo wszystko będzie nagrywał komputer i nie będzie zjazdów, tak jak czasem się zdarzało na niektórych odcinkach. To tyle. Sprawa jak najbardziej udana. Trzymajcie się. Cześć.